Bielskie Centrum Kultury. Samorządowa instytucja działająca od 1988 roku. Popularny Becek to sala koncertowa goszcząca dziesiątki wydarzeń kulturalnych organizowanych co roku. Począwszy od Festiwalu Kompozytorów Polskich imienia profesora Henryka Mikołaja Góreckiego. Profesor przez wiele lat patronował festiwalowi, poprzez jazzową jesień, której dyrektorem artystycznym od początku był Tomasz Stańko, i Festiwal Sacrum in Musica, po koncerty światowych gwiazd muzyki popularnej. Kilka lat temu zrodził się pomysł kompleksowej modernizacji Domu Muzyki oraz dostosowania dla potrzeb Becek-u obiektu, w którym kiedyś znajdował się Dom Kultury imienia Wiktorii Kubisz, a od kilku lat stał pusty. Teraz będzie nosił nazwę Domu Tańca. Trwające przez 2 lata prace właśnie dobiegły końca. Co warto podkreślić, były realizowane bez opóźnień. Przy znaczącym wsparciu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości około 14 milionów złotych, obiekt uzyskał nową jakość. Nowe elementy widać na zewnątrz. Wymieniono szklaną elewację budynku. Publiczność wchodząca do Domu Muzyki trafia do holu zaprojektowanego według najnowszych wzorów designu. Wszystkie pomieszczenia są klimatyzowane. Z najwyższą starannością w XIX-wiecznym budynku, gdzie ponad 100 lat temu odbywały się już koncerty, przeprowadzono remont, dzięki któremu Becek stał się jedną z najnowocześniejszych sal koncertowych w Polsce. Przy zachowaniu wszystkich elementów nawiązujących do tradycji, naszpikowano go nowoczesną aparaturą. Widownia dzięki wybudowaniu balkonu zwiększyła się z niespełna 500 do 630 miejsc siedzących. Artyści występujący tutaj po raz pierwszy po remoncie podkreślają, że sala robi na nich ogromne wrażenie. Aparatura nagłośnieniowa należy do najlepszych w Polsce. Sceniczne światła spełniają najbardziej wyszukane wymagania. Teraz coś dla audiofilów i miłośników najnowszych technologii. Dom Muzyki został wyposażony w nowoczesny, liniowy, podwieszany system Line Array o skuteczności 142 dB. Każda z kolumn została osobno wystrojona przy użyciu systemów pomiarowych tak, aby w każdym punkcie sali dźwięk był dokładnie tak samo słyszalny. Mechanika sceny jest w pełni zautomatyzowana. Ten element wyposażenia zastąpił wysłużoną ręczną mechanikę. Automatycznie rozwija się także ekran projekcyjny na scenie. Starszy sprzęt zastąpił system nagłośnieniowy L-Acoustic z cyfrową konsoletą Soundcraft VI5000. Konsola oświetleniowa EMA Lighting Grandma Full Size steruje światłami zawieszonymi na 3 mostach oświetleniowych. Tutaj także jest w czym wybierać. Światła żarowe, LED-owe i stroboskopy. Równie imponujące są także systemy monitorowe, zapewniające artystom komfort pracy na scenie. Konsolę monitorową Yamaha CL5 uzupełniają systemy odsłuchowe, również systemy douszne. W Becek-u artyści mogą wybierać spośród kilkudziesięciu różnego rodzaju najwyższej klasy mikrofonów. Od lat dumą włodarzy Domu Muzyki są organy, które także przeszły generalny remont. To wszystko sprawia, że becekowska technika jest w stanie sprostać najbardziej wyszukanym zapotrzebowaniom artystów zawartych w tzw. riderach. Obiekt został wyposażony w najnowsze urządzenia monitoringowe i przeciwpożarowe. System jest bezpośrednio połączony ze stanowiskami służb ratowniczych. Wyposażono go w nowoczesne systemy audio oraz pompę mgły wodnej. Rozdzielnia elektryczna zapewnia znakomitą jakość zasilania według najnowszych norm europejskich. Nie zabrakło udogodnień dla niepełnosprawnych. Na przykład na piętro mogą wjechać nowoczesną windą, do ich potrzeb przystosowano także toalety. Obok Domu Muzyki znajduje się również zabytkowy obiekt Domu Tańca.
Budynek przez ostatnie lata był wyłączony z eksploatacji głównie ze względu na XIX-wieczny, mało przystający do współczesnych wymagań układ funkcjonalno-przestrzenny. Obiekt został gruntownie zmodernizowany tak, by zespoły działające przy Bielskim Centrum Kultury miały miejsce na spotkania, próby, magazyny strojów, a także szatni i biura. Nowe stropy gęstożebrowe sprawiły, że w budynku zamiast dwóch można korzystać z trzech funkcjonalnych kondygnacji. Zmienił się także wewnętrzny układ pomieszczeń. Nowy dach i elewacja dopełniły obecny kształt zewnętrzny budynku. W budynku będzie można rozwijać zarówno działalność taneczną, jak i prowadzić zajęcia wokalno-estradowe. Wszystko to na 900 metrach kwadratowych powierzchni. W dwóch salach baletowych znalazły się tak zwane sportowe podłogi i urządzenia niezbędne do prowadzenia zajęć baletowych. Budynek będzie służył działającym przy Bielskim Centrum Kultury dwóm znakomitym chórom – Bielskiemu Chórowi Kameralnemu oraz chórowi Ave Sol. Tutaj znajdą miejsce Bielska Orkiestra Kameralna działająca w dwóch formacjach paradnej i wojskowej Bielska Orkiestra Dęta oraz Zespół Pieśni i Tańca Bielsko. Bielska Estrada, prezentująca folklor z różnych regionów Polski oraz tańce z całego świata, a także zespół tańca i piosenki Jarzębinki. Wszystkie te zespoły znalazły tutaj znakomite warunki do rozwoju. W sumie to kilkaset osób, dla których zapewniono komfortowe warunki do twórczej pracy.